Energy Zone. Profesjonalna suplementacja sportowa. Białystok, ulica Kawaleryjska 20. Największy wybór i najniższe ceny w mieście. Specjalne rabaty dla posiadaczy kart kibica. Energy Zone. Z nami osiągniesz swój cel. Rafał, powiedz na początek tak na spokojnie, jak pierwsze wrażenie, no bo masz, są połowa obozu w zasadzie w Grodzisku, no i tych kilka dni pierwszych tutaj w Turcji. No na pewno, drużynie jest fajna atmosfera, wszystko fajnie wygląda, wszystko idzie w dobrym kierunku i widać też, że dużo taktyki trener kładzie na to wszystko już w tym okresie i bardzo fajnie to wygląda. Powiedz, ty spodziewałeś się, że to twoje przyjście do Jagiellonii, no bądź co, bądź tam jakimś echem się odbije. No nikt się chyba raczej nie zastanawiał na tym, że Rafał Augustyniak przyjdzie do Jagiellonii i że będzie to tak szeroko dyskutowane. No dokładnie, nawet nie wiedziałem, że przejdę już w tym okienku transferowym, bo miałem pół roku kontraktu do końca i tak naprawdę myślałem, że ten sezon, tą rundę jeszcze dogram w Widzewie, ale tak się potoczyło, jak się potoczyło. No w mediach na pewno trochę głośno było o tym, bo były jakieś tam zawirowania, że nawet tam że trener mnie nie wpuścił do autokaru, żeby dojechać na obóz. No i na pewno trochę to się odbiło, no ale trudno, to już jest za mną i jestem tutaj w Jagiellonii. A właśnie jak to było do końca z tym autokarem? Bo kiedy rozmawialiśmy po sparingu jeszcze w Grodzisku z trenerem stawowym, tak w samych superlatywach się o tobie wypowiadał, super piłkarz, fajny chłopak, wszystko w ogóle fajnie, a jednak tego miejsca, no wątpię, że zabrakło jednego wolnego siedzonka w autokarze do Grodziska. Tak, dzień wcześniej dostałem telefon i usłyszałem, że dla mnie już nie ma miejsca w autokarze. Zadzwonił do mnie kierownik i taka była decyzją trenera, tak to wszystko wyglądało. No i ja nie mam nikomu nic za złe, no to jest ich decyzja i ja się do niej stosunkowałem, przyjechałem sam na własną rękę i nie było z tym większego problemu. Powiedz, bo ty byłeś kapitanem chyba w Widzewie w ostatnim czasie, to takie trochę dziwne zachowanie, biorąc pod uwagę, że tobie ten kontrakt jeszcze nie wygasł, bo ty jeszcze miałeś przez pół roku, byłeś de facto piłkarzem Widzewa, miałeś opaskę kapitańską, no nie miałeś takiego, nie wywołało to takiego trochę niesmaku, jeżeli chodzi o te całą tą sytuację? No na pewno jakiś niesmak tam był, bo wiadomo, byłem prawie 4 lata w Widzewie, pół roku byłem kapitanem i to było troszeczkę dla mnie dziwne, że nie mogę zagrać, skoro i tak jeszcze nawet nie podpisałem kontraktu w Jagiellonii. Nie byłem tak naprawdę zawodnikiem Jagiellonii, tylko Widzewa i cały czas obowiązywał ważny kontrakt i jak usłyszałem, że nie ma miejsca już dla mnie w autokarze, to trochę dziwnie się poczułem, no ale co, no przyjąłem to na klatę i pojechałem sam. Też te... Bo mówisz, że miałeś jeszcze pół roku ważny kontrakt w Widzewie, ale też do Jagiellonii mogłeś trafić chyba wcześniej, bo jakieś tam rozmowy chyba też były już przed tym sezonem i de facto mógł być swój kolejny obóz już tutaj razem z Jagiellonią. Tak, było już rozmowy latem na mój temat, ale tam z władzami Widzewa się Jagiellonia nie dogadała, tam prezes Cacek chciał większe pieniądze, no ale dobrze, że trafiłem już teraz, już nie muszę, znaczy już się cieszę, że jestem teraz w Jagiellonii. Powiedz, że gdyby etap Widzewa masz już za sobą, teraz zaczynasz nowy etap, problemów już pewnie takich jak Widzewie mieć nie będziesz. A powiedz, jak te twoje problemy z prawem, że tak można powiedzieć, biorąc pod uwagę tę sytuację, kiedy tam rozmawialiście z kibicami i no wyszło jak wyszło, co było chyba troszeczkę absurdalnym zachowaniem tutaj władzy. Tak, raz miałem taką jedną historię, że wróciliśmy po meczu i cała drużyna była zagrzana, bo przegraliśmy mecz i kibice przyszli, zaczęli do nas brzydkimi słowami się odzywać, no i mnie to zdenerwowało, uniosłem się też i policja wzięła mnie na bok i dostałem mandat za takie zachowanie, no to na pewno było troszeczkę absurdalne, no ale co, no musiałem to przyjąć, bo nie było innej opcji już. Oni byli nieugięci i nie wiem, czy oni chcieli podbudować sobie ego tym, że dadzą mi mandat, no ale co, no dostałem mandat 100 zł, no i tyle, ta historia się zakończyła. Powiedz, jak ty widzisz tą rywalizację, która tutaj będzie, bo ty jesteś takim typowo środkowym obrońcą, tak? Nie wiem, możesz grać też gdzieś ewentualnie na bokach, czy raczej jesteś predestynowany do tego, żeby być tym środkowym obrońcą? Znaczy w pierwszej lidze w Widzewie zaczynałem sezon na defensywnym pomocniku i zagrałem również na każdej pozycji na obronie, bo zagrałem na lewej, na prawej, na środku, z półprawego, półlewego, więc
To nie było dla mnie większej różnicy, ale czuję się najlepiej na środku obrony. A powiedz, jak ty się... Jesteś kolejnym piłkarzem w Jagiellonii z taką widzewską przyszłością. Teraz w pokoju jesteś z Markiem Wasilukiem. To gdzieś tam dodatkowo ułatwia ci te wejście? Macie jakiś wspólny temat byłego klubu chociażby? Na pewno to jest dużo łatwiejsza aklimatyzacja w drużynie, jeżeli zna się kogoś wcześniej, z kim się grało. Znałem właśnie Marka Wasiluka, znałem też Sebastiana Madera, bo byłem też za tych czasów, gdy on grał w Widzewie, to też go poznałem, więc na pewno jest troszeczkę łatwiej się zaklimatyzować w zespole i poznać innych chłopaków. Mhm. Powiedz, ty bierzesz pod uwagę to, że w Jagiellonii może nie ma takich imperialnych planów, jakie przedstawiał trener stawowy, bo tak... Jesteś świadom tego, że zrezygnowałeś poniekąd z udziału w Lidze Mistrzów w grze najwyższe cele? No na pewno. Trener stawowy takie cele sobie obrał dla Widzewa, że za 2 lata powalczy o Ligę Mistrzów. No mam nadzieję, że mu się uda, że to pójdzie w tym kierunku. Ale tak jak mówisz, tutaj może nie ma takich planów, ale na pewno jest Jagiellonia bliżej tej Ligi Mistrzów, tej eliminacji niż Widzew, bo tutaj jest 5. miejsce, a tam jeszcze sporo grania. Na stadionie w Białymstoku już raz hymn Ligi Mistrzów zagrał. To było po tym, jak piłkarze Legii grali z Celticiem. Była taka sytuacja. Natomiast może wybiegam trochę za bardzo do przodu. I powiedz, jak się może czuć właśnie wtedy taki chłopak, który no, wiedział, że ta Liga Mistrzów prędzej czy później w Łodzi zagości, a jednak się zdecydował zmienić otoczenie i teraz jest gdzie indziej, a ta Liga Mistrzów, ten hymn chłopaki słuchają. No, tak jak powiedziałem, że do tej Ligi Mistrzów też się dużo brakuje Widzewowi i życzę na pewno jak najlepiej temu klubowi, bo tam wychowałem się, tam spędziłem swoje najlepsze lata. No ale tak jak mówię, no, to nie jest łatwe zadanie, zagrać w Lidze Mistrzów, bo tak jak widać, na pewno to był ostatni klub z Polski, który grał w tej Lidze Mistrzów, no ale to naprawdę jest ciężko. Nawet sama Legia teraz miała... Może sportowo i by awansowała, no ale jakieś tam przeszkody były, pojawiły się i wyrzucili z tej Ligi Mistrzów, więc to jest na pewno ciężko zagrać w tej Lidze Mistrzów. Dla was dużym takim szokiem w Widzewie było to przejście znowu z Ekstraklasy do pierwszej ligi, bo te miejsce Widzewa po tej pierwszej rundzie w pierwszej lidze pokazuje, że jednak to nie jest taki łatwy temat, tak? Zaraz od razu po spadku walczyć znów o ten awans. No dokładnie, to na pewno jest najcięższa rzecz, jaka może być i taki spadek i od razu po tym awansować do Ekstraklasy. To się udało ostatnio GKS-owi Bełchatów, ale tam została cała drużyna, praktycznie nie było żadnych osłabień drużyny, a tutaj odeszło wielu podstawowych zawodników, została sama młodzież i tak naprawdę ciężko samą młodzieżą bez takiego doświadczenia ekstraklasowego awansować do Ekstraklasy. Dobra, Rafał, to w takim razie my Ci dziękujemy i życzymy powodzenia. Dzięki również.